Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pośród Anna, nauczyciel zdrowia publicznego w szkole medycznej. Ja tutaj właśnie chciałam powiedzieć taką najważniejszą kwestię. Kobietom i mężczyznom ich uczynił. Bądźcie płodni i rozmnażajcie się. To jest właśnie to, co Pan Bóg nam mówi. I tutaj to jest niepodważalne oczywiście. Bo to, co Pan Bóg mówi, to jest święte. Ja tutaj wszystkich chyba połączę. Żadne z nas, z tego co wiem, nie skończyło studiów z psychologii. Nie mamy kompetencji, nie pisaliśmy programów, edukacyjnych, chyba że coś mi uciekło. To po pierwsze, z tego my nie będziemy naszych dzieci uczyć niczego, ponieważ nie mamy dyplomów i nie jest to naszą ambicją. A po drugie, ja rozumiem, że tutaj ta kwestia płodności dla Pani jest szczególnie ważna, ale chcę powiedzieć, że w tym momencie co czwarta polska para ma kłopot z poczęciem dziecka. Niepłodność jest jedną z najczęstszych dolegliwości, które uniemożliwiają posiadanie dziecka. I sprowadzanie relacji pomiędzy ludźmi, sprowadzanie miłości pomiędzy ludźmi do posiadania dziecka jest naprawdę okrutne w stosunku do par, które latami starają się o dzieci. A dwa, jest też cała masa rodzin, które swoje powołanie znajdują w opiece nad dziećmi adoptowanymi i dziećmi przysposobionymi. I ta miłość tych rodziców jest znacznie piękna, jest równie piękna. A Pani, sprowadzając wszystkich do seksualności, porządliwości, odbiera tak naprawdę symbolicznie coś bardzo ważnego w naszej dyskusji. Dziękuję. Ja to chciałam powiedzieć, że jeśli mężczyzną i kobietą stworzył ich, ale to nie wyklucza, że stworzył Bóg również homoseksualistów czy osoby o innej orientacji seksualnej, zwłaszcza proszę zwrócić uwagę, że Kościół to jest środowisko, w którym chyba jest najwięcej homoseksualistów. Nie mówiąc o tym, podejrzewam, że wiele motywów ludzi, którzy idą do zachodów, to jest właśnie taki, że nie potrafią znaleźć się w heteroseksualnym świecie.